Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, słuchajcie, witamy dnia następnego. Jest godzina 7 rano, a ja organizuję nam samochód tutaj. Właśnie podjechał koleś, załatwiliśmy wszystkie papiery. Zrobimy jeszcze płatność i obejrzymy tylko ten samochód, czy nie ma żadnych tutaj uszkodzeń. Także załatwiamy to i za chwilę wam pokażę furkę. Ziomeczki, to jest nasz samochód Mitsubishi Pajero, czy Pajero, jak to inni mówią. 2020 rocznik. I otwieramy drzwi, pokażę wam, jak wygląda auto w środku. Widzę już od razu, że to jest automatyczna skrzynia biegów. Tak to wygląda. No jest mega przestronny ten samochód. To odpalamy i jedziemy. Tak to wygląda, proszę państwa, wyjazd z Muskatu. Po lewej stronie góry, po prawej stronie miasto. A przed nami taka piękna droga. I taka droga nas czeka. A ja nie mogę się doczekać jednego. Jak tylko wjedziemy na drogę, gdzie będziemy mieć wybrzeże i filmować z tego wybrzeża i tam sfilmować coś właśnie z drona. Kierowca was pozdrawia dzisiaj w stroju beduińskim. Arkadiusz al-Beduini Patla. Zobaczcie w ogóle, gdzie my wjeżdżamy. My jedziemy pod tą górę tutaj w lewą stronę. A ziomeczki sobie tu cisną z góry. A że mamy dzisiaj napęd Mitsubishi Pajero, 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 to dajemy radę. I tak mamy włączony napęd teraz 2x2 w sumie. Nie jest włączony, tutaj jest. Aha, i tu jeszcze jedzie misiek. Może go na przednią deskę rzucimy. No, właśnie tak. Żeby on widział całą drogę. No i niech sobie jedzie. No, misiek się nie utrzymał. Psotka? Nie psoć. Fajnie, to jest ale jakaś taka autostrada, czy co? A tu się trzeba natrzymać tej kierownicy, bo ciągle są zakręty. Się ciągle gniemy. Przyjemna jest jazda takim samochodem. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę jedzie mi się tym wygodnie. Nie muszę nic tu kombinować, ciągle zmieniać jakichś biegów. Myślę, że polecam szczerze, polecam automata na taką wyprawę. Nie bierzcie żadnego małego pierdzika. Jeżeli macie okazję wziąć sobie 4x4 duże auto, to weźcie po prostu. Teraz coś o kosztach. Ile za to auto wyszło? Słuchajcie, za to auto wyszło nam 509 euro za 4 dni. Takie są koszty. Cena paliwa, to będzie interesujące. Na pewno zajedziemy sobie za jakiś czas na stację, żeby zalać wachę. Ciekawy jestem teraz, ile to auto pali w ogóle, bo nie mam zielonego pojęcia, ale obstawiam, że chociaż 20 litrów. Kochani, słuchajcie, zjeżdżamy, zachciało nam się kawy, więc zjeżdżamy na Shella w takiej okolicy. Zobaczcie, po środku niczego, same góry wokoło, jest stacja Shell. Zobaczcie. Ale fajnie. Jakiś parking i wjeżdżamy tu. Po ile waha? Zaraz się dowiemy, a przyparkuję centralnie gdzieś przed sklepem. Tu staniemy sobie. Na 10 minut niby jest parking. Gościu jeszcze mnie strąbił. Paliwo jest po 2 zł 50 groszy. A Shell wygląda w Omanie w ten sposób. I co? Jaką chcesz kawę? Czarną, zwykłą. Albo cappuccino w sumie. A tu mamy taki sklepik przy Shellu. Naprawdę mi się wydaje, że gościowi w tym aucie musi być mega gorąco, jak on sobie tam teraz leży. I czeka na jakiegoś klienta, któremu wątpię, że coś sprzeda. Jak sprzeda, to może kilka rzeczy na dzień. Ciekawe, czy zarobi coś na tym w ogóle. Jak się jedzie? Załoga z tyłu. Głośno. Tam, jak w amerykańskim filmie. Road trip. Lokalne przeboje, proszę państwa, lecą podczas naszej podróży. Wjechaliśmy gdzieś lokalnie, dojeżdżamy do pierwszego punktu widokowego, który gdzieś będzie niedaleko, a jedziemy jakimiś takimi zadupiami. Wszędzie palmy rosną,
i jakieś posesje prywatne gdzieś tu są. Jesteśmy blisko. Czaple są? A są, siedzą tam gdzieś na rogu, nie? Gdzie teraz, cały czas prosto? Tak. Aha. To już fajnie wygląda, 400 metrów, dobra, spoko. Iść w prawo. 300 metrów, skręć w prawo. Ha? Nawigacja mówi 300. Oszukałaś mnie. O 100 metrów. Gdzie pierwsze okurzenie, będzie trzeba umyć, bo niby w Omanie dają mandat za brudne auto. Skręć w prawo. A teraz na pewno będzie brudne auto. Idziesz w prawo. Co, że kozy? Zwierzątka? No są, tutaj w prawo, jo? Tak, tak, tak. Szybko przed tym autem skręć. No to jeszcze, wjeżdżamy bardziej w lokalną drogę. Ale czad. Wszędzie były jakieś kozy pasące się między palmami. A jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądać teraz, jak dojedziemy na miejsce. Dobrze się zbiera, nawet pod górę. Tu jest to miejsce? Przepraszam. Może nie grzebcie w śmieciach, jak do was mówię, nie? Ale chyba to będzie tu. Hello, lady. Hello. Please this one, let me show you. Let me show. Nic nie chcę. To idziemy na ten cały viewpoint i zobaczymy, czy było warto tutaj zajechać. Bo to jest jeden z kilku przystanków, które mamy zaplanowane po drodze do Sur. O, i było warto. Już to widzę. Czy wy to też widzicie? Było warto. Ale coś mi się zdaje, że drona chyba tutaj nie warto wyciągać, bo trochę wieje. Spróbuję drona wziąć i odpalić go. No zobaczymy, czy sobie z tym wiatrem poradzi. Polatam sobie najwyżej tutaj po okolicy, a nie będę gdzieś jechał nad morze, nie? Jechał, leciał. Jak wam się podoba w ogóle mój outfit? Arkadiusz Albeduini Patla. wracamy do naszego padziero i bierzemy drona. A gdzie jesteś, dronie? O mój dronie, z tamtej strony cię wyciągnę. Mam nadzieję, że wam się wideo z drona podobało. Zbieramy się w trasę i jedziemy, zabieramy was i siebie w kolejną miejscówę. Dziewczyny, jak wam się podobało? Pięknie. Naprawdę piękny widok. Marlena, jak ci się podobało? Jest cudownie. Ja jestem wzruszona, naprawdę. Sami widzicie, jakie opinie. A tu mi się nagle pojawiło jeszcze coś takiego, ale to jest część ubioru. Zmieniliśmy kierowcę, teraz kierowcą jest Marlena. Zostało nam 32 km do następnego punktu i mam nadzieję, że będzie coraz ciekawiej, bo wideo naprawdę wychodzą fajne. Arkadiusz, siedząc z tyłu, ma takie centrum dowodzenia. Mimo że nawigacja gada, to ja gadam również. Zjeżdżamy z powrotem na autobanę i wracamy na trasę. 30 km zostało. Dojeżdżamy do mostu, a to jakiś koleś ciśnie rowerkiem. W tym upale życzę mu powodzenia. Tu nic nie ma, naprawdę, tylko góry,
kilka domów i tak się jedzie cały czas. A wzdłuż autostrady to same góry, kilka stacji benzynowych. Wysiadamy, to jeszcze nie jest ta miejscówka, gdzie mieliśmy dotrzeć, ale zauważyliśmy jakieś takie namioty przy wodzie i idziemy. Idziemy zapytać się, czy nas puszczą i jak to tutaj wygląda. Panowie byli tak mili, że udostępnili nam miejscówkę i miejscówka będzie dostępna. Zamieszczę ją zaraz tutaj pod filmem Instagrama, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj sobie ludzie śpią, a tutaj imprezują. Jest jedno miejsce i to jest drugie miejsce. Zobaczcie, macie wiatraki, macie kuchnię, tam z przodu macie grilla, można sobie coś ugotować. Tu są nazwy po ichniejszemu. I teraz ile kosztuje takie miejsce? Takie miejsce kosztuje 35 riali za noc, czyli 350 zł. Super, panowie byli tak mili, naprawdę, wymieniliśmy się danymi, dali nam Instagrama, my daliśmy im Instagrama naszego YouTube'a, a za mną rozprzestiera się widok na miejscowość, na lokalną wioskę tutaj, Dabab się nazywa. Wsiadamy w Mitsubishi i lecimy dalej. Ziomeczki, musicie to zobaczyć. Zatrzymaliśmy się specjalnie, żeby wam to pokazać. Pokażę wam to z bliska oraz oczywiście za chwilę zrobimy kilka ujęć z drona. Mega, jeszcze nigdy nie byłem tak blisko. A kogo wam chciałem pokazać? A chciałem wam pokazać wielbłądy luzem, które tu sobie chodzą i stąpam po takim gruncie. Trzeba uważać, żeby tu jakiś wąż albo skorpion czy coś innego się takiego jadowitego nie nawinęło. Jakieś pająki i tak dalej, nie? Zobaczcie. Są i wielbłądy z bliska. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ziomeczków jest. Tam jest jeszcze jeden w oddali. Grupa sześciu. Zobaczcie, z jakim one widokiem w ogóle sobie tutaj stoją. One to mają życie dopiero. Tylko, że ciekawe jest to, że one muszą do kogoś należeć, bo jak możecie zauważyć, z przodu mają nogi powiązane, żeby za szybko nie spierniczały raczej, żeby je mógł właściciel dogonić. Panowie i panie, życzę wam smacznego. Ja jestem z Polski, także witam się z wami serdecznie i mam nadzieję, że wam tutaj jedzenie smakuje, a może byście chcieli schabowego, co? Albo jakiś bigos. Dojechaliśmy do miejsca, które nazywa się Sinkhole i to jest Bimanach Sinkhole. Czyli to jest taka dziura po jakimś meteorycie. Tu są instrukcje, czego nie można. Ale nie ma instrukcji, że nie można latać tutaj. To zabieramy was z wami i idziemy zobaczyć tą dziurę z wodą. Jesteśmy na krawędzi. Jest zakaz skoków do wody. I tu jest to główne miejsce, które chciałem, żebyście zobaczyli. A nawet i przemieszczę się z drugiej strony i zejdziemy na pewno na dół do wody. Taki jest widok z tej strony. Gościu sobie tu pływa. A my idziemy zobaczyć w dół i postaram się zaraz filmować coś też z powietrza. Jak to wygląda? Zlecieć tak mniej więcej na dół, a potem wrócić do góry. I tylko kilka takich szybkich ujęć, żeby nikt się nie zdążył zjawić, że Arkadiusz sobie tutaj lata.
Jesteśmy prawie na samym dole, a na samym dole już czeka Natalia od jakiegoś czasu, ponieważ ja filmowałem z powietrza i myślę, że ujęcia wyszły cudowne, mega. Bardzo mi się podobało, zrobiłem to szybko i profesjonalnie. Jak się podoba dziura po meteorycie? Piękna, zobacz, rybki. To są te, co jedzą skórki ze stóp. To są te, co jedzą skórki? Mhm. Za darmo. No patrz, tam już ludzie sobie robią spa. A jest spa. Piękna niebieska woda. Można sobie popływać, jak ktoś chce. Ale rząd nie bierze odpowiedzialności za to. Tam jest taki znak na górze, jeżeli tu coś się wydarzy. Ktoś się utopi, ktoś się poślizgnie, sobie coś złamie. Ich to nie interesuje. Ważne też, że jest kosz na śmieci i nie pozostawiają ludzie tutaj żadnych brudów. Fajna miejscóweczka. Ogólnie, jeżeli ktoś jest w okolicy, to warto przyjechać zobaczyć, jaka to musiała być energia wyzwolona, kiedy to rypło w tą ziemię i zrobiło taką dziurę, nie? Jedziemy dalej? I witam z takiego pięknego miejsca. Przelecimy tu się też dronem, bo chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda z powietrza. Mitsubishi nie zawodzi. Naprawdę fajne auto. Do tej pory zdaje egzamin. Zobaczymy, co będzie dalej, ale nie ma co czekać. Rzucamy drona i do góry! To ładujemy się do samochodu. Ujęcia były przepiękne stąd. Jestem zachwycony. To są takie klify jak w Irlandii, są mniejsze, ale widoki są przednie. Podobało się? Tak, pięknie naprawdę. Przepięknie. Przepięknie? Przepięknie. To jedziemy. Poleca, Marlena, słyszycie? Poleca! Czy tak po drodze w Omanie można sobie chodzić? Kto dał zezwolenie? Co? Wiecie co? Mieliśmy przed chwilą jakieś osły. No ale jeszcze wy dodatkowo do tego? Ej! O co tu chodzi? W sumie w necie pisali, żeby uważać na kozy, a są wszędzie. Tak jak małpy w Azji, tak tutaj mają kozy. No to przebijamy się przez tą wichurę. Jedziemy zobaczyć dalej. Długa ta wiocha? Niedługa. Ja mam takie pytanie. Hej, mówię do ciebie. Mam takie pytanie. Daleko jeszcze? Chcieliśmy zajechać do miejscówki zwanej Wadi Shab. Minęliśmy ją, bo nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie skręcić. Ale widok był nieziemski, przez taki most się przejeżdżało i zdecydowaliśmy, że tam wracamy, bo musimy to zobaczyć, koniecznie. To wyglądało tak pięknie, no bajeczka, także wracamy tam. Jesteśmy w miejscu Wadi Shab, stamtąd można sobie wynająć łódeczkę za jednego riala i popłynąć tędy i dotrzeć do miejsca, w którym wysiadamy i idziemy z buta. Z tamtego miejsca jest jakieś 40 minut, i chodzimy we wodzie, tak mniej więcej po pas, różne takie miejscówki są i można się nieźle pomoczyć. No my nie jesteśmy na to gotowi, ale myślę, że pokażę wam zaraz fajne ujęcie z drona. Jest tu dużo drutów, ale wymyśliłem, jak to mogę zrobić, żeby to działało. Także ziomeczki moi kochani, Arkadiusz ryzykuje, puszcza drona i ma świetny pomysł na to i to wyjdzie, naprawdę, uwierzcie mi. Pokazałem tyle, ile mogłem tym dronem z tamtej pozycji, a to z tego względu, że tam już były góry i dron
między górami, już troszkę gubił zasięg, no i pełno tam było linii pod wysokim napięciem. Także napięcie było spore i wolałem go nie stracić, ale myślę, że widoczek był fajny. Jakiś wypadek tu się musiał zdarzyć. Ziomki będą się dogadywać między sobą. Mamy nadzieję tylko, że wszystko jest ok. Wjeżdżamy do miejscowości Sur. Droga wjedzie przez most, a tu jest zatoka, przez którą jedziemy. I po lewej stronie jest Morze Arabskie. Podjechaliśmy pod nasz przydrożny hotel. Dzisiaj on się mieści gdzieś tutaj. Hotel, motel chyba bardziej, nie? Zajdziemy do środka. Ciekawe, jak on wygląda. Zapraszam do pokoju. Po hotelu Oyo nie ma się co za wiele spodziewać, ale jednak jest. Łóżko duże. Czy wygodne? Wydaje się być wygodne. Do tego tu kącik do roboty z małym telewizorem, szafa i takie duże okno z widokiem. Tam jest jakiś meczet, już od razu widzę stąd, także pianie będzie słychać od rana. Mamy drugie okno. I teraz najciekawsza część to chyba będzie łazienka. A łazienka jest taka. Czekamy na światło. Zobaczcie, ja już dotknąłem ten wentylator wcześniej, on prawie że wypadł, także ja go nie dotykam, nie? Ziomeczki, dziękuję za dzisiejszy dzień, to by było na tyle. My się wybieramy coś zjeść, jesteśmy głodni, praktycznie padamy z nóg, potem się coś wykąpać. Ja składam ten odcinek i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję, na razie, trzymajcie się.